5 stycznia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na Teledzień. 6 stycznia będziemy obchodzić Święto Trzech Króli. W ten dzień zwykle na ulicach pojawiał się barwny korowód kolędników. Jutrzejsze wydarzenie będzie jednak nieco inne. Wszystko przez pandemię koronawirusa i obostrzenia z nią związane. Orszak nie przejdzie ulicami Bełchatowa. Sami królowie przyjadą powozem bezpośrednio przed tą uroczystością przez miasto. Przyjadą też tutaj do tej stajenki pokłonić się, ale to tylko sami królowie. Natomiast po prostu w całe uroczystości są mini, tak jak mówiłam, czyli ograniczamy je do, wiadomo, zgodnie z przepisami, do określonej liczby osób, ale tak jak mówię, będzie transmisja, zapewniamy, że będzie dobrej jakości i zachęcamy do tego, żebyście Państwo byli razem z nami. Warto zaznaczyć, że już miniony weekend upłynął pod znakiem orszaku i wydarzeń towarzyszących. Specjalnie dla mieszkańców przygotowano grę miejską. Po raz pierwszy na terenie miasta zorganizowano tak zwane spacery orszakowe. Jak podkreślali organizatorzy, spacer orszakowy to pewna odmiana gry miejskiej. Pierwszy punkt, gdzie można było pobrać karty do gry, znajdował się przy Muzeum Regionalnym. Idąc trasą orszaku, uczestnicy zapoznawali się z planszami, na których oprócz tekstów i zdjęć były zadania, które trzeba było rozwiązać. Wypełnione karty należało złożyć w ostatnim punkcie tuż przy stajence w ogrodach parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Kościuszki. Celem było rozwiązanie szyfru Trzech Króli. Każdy, kto dotarł na metę i złamał kod Trzech Króli, otrzymał słodki poczęstunek i nagrodę. Okres świąteczno-noworoczny dobiegł końca. Co zatem zrobić z choinką, jeśli jest w dobrym stanie i w doniczce? Można ją oddać na przykład do bełchatowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Bełchatowskie schronisko dla zwierząt już po raz trzeci zorganizowało akcję Psy garni choinkę. W ramach tej inicjatywy do schroniska można przywieźć drzewka, które zostaną później zasadzone. Są już pierwsze choinki w schronisku, tak jak widzimy za nami, aczkolwiek wydaje nam się, że naprawdę szturm choinek będzie po pierwszym tygodniu stycznia, bo wtedy najczęściej mieszkańcy te choinki rozbierają w domu. Oczywiście im szybciej do nas trafią, tym lepiej. Im krócej przebywają w miejscu, które jest zbyt ciepłe, tym większą szansę będą się tutaj miały przyjąć. Schronisko dysponuje ponad hektarem, jeżeli chodzi o teren, miejsc, w których można te iglaki sadzić, miejsc, które dadzą tutaj pożytek naszym podopiecznym, czyli w okolicy Kojców jest dosyć dużo. Myślę, że nie mamy limitu choinek, które możemy przyjąć, więc serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nam taką ukorzenioną choinkę w doniczce przekazać. Choinki można przywozić w godzinach pracy schroniska od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 i w soboty od 10 do 16. Schronisko mieści się przy ulicy Zdzieszulickiej w Bełchatowie. Więcej informacji w tym temacie można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 633 38 77. W bełchatowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt na nowe rodziny czeka kilkadziesiąt psów i kotów. Po świąteczno-noworocznej przerwie wznowiono adopcję. Schronisko dla bezdomnych zwierząt co roku przed świętami Bożego Narodzenia wstrzymuje adopcję. Tym działaniem pracownicy schroniska chcą zwrócić uwagę, że adopcja, zwłaszcza ta świąteczna, musi być przemyślana. Nawet w tym okresie, gdzie te adopcje były wstrzymane, zjawiały się te osoby, nawet wiedząc o tym, że w tej chwili nie adoptują psiaka, ale korzystając z możliwości przychodzili, oglądali sobie naszych podopiecznych. No i myślę, że to też przekłada się na to, że dzisiaj już od samego rana pierwsi chętni są i jak znamy z doświadczenia, wiemy z doświadczenia, na pewno tych adopcji będzie dosyć dużo. Proces adopcyjny zwierząt w bełchatowskim schronisku został wznowiony. Ci, którzy zdecydują się przyjść po zwierzaka, muszą mieć przy sobie dowód osobisty. Bo on będzie nam służył do podpisania zobowiązania adopcyjnego. Oprócz tego musimy mieć smycz, obroże, jeżeli chodzi o psa, w przypadku kota transporterek do jego przewożenia. Ponadto opłata adopcyjna jest według tutaj cennika w schronisku, w przypadku psa to jest 50 zł, w przypadku kota 25. Widzimy, że te adopcje, które są tutaj po świętach, są to adopcje dobrze przemyślane, przygotowane. Nie ma z nich
powrotów, chyba że oczywiście musimy wykluczyć takie sytuacje, kiedy okazuje się na przykład, że jeden z domowników jest uczulony, ma alergię, no tego nie przewidzimy, to jest siła wyższa, ale w pozostałych przypadkach nie zdarzyło się, żeby zwierzę wróciło do schroniska i to tylko pokazuje sens tej akcji. Każdy, kto wybiera się do schroniska, może wcześniej przejrzeć także stronę internetową placówki i zobaczyć, kto czeka na nowy dom. Nad ranem 2 stycznia otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Postęgalicy na terenie gminy Bełchatów. Na miejscu policjanci zastali zgłaszającego, który oświadczył, że zatrzymał się na widok rozbitego Volkswagena. Podszedł do pojazdu, aby sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Zauważył wówczas leżącego poza autem mężczyznę, o czym natychmiast zawiadomił służby ratunkowe. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 20-letni kierujący pojazdem marki Volkswagen Passat stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i na pobocze, uderzył w stertę eternitu, po czym dachował kilkakrotnie, obracając się wokół własnej osi. Ostatecznie wypadł z auta. Okazało się, że kierujący Passatem był pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych wyszło na jaw, że kierowca złamał sądowy zakaz kierowania pojazdami, który już dwukrotnie został wobec niego orzeczony. Nieodpowiedzialny 20-latek z urazem został przewieziony do Bełchatowskiego szpitala. Wkrótce za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Fundacja Akademia GKS Bełchatów zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat na otwarte treningi, które będą prowadzone w trakcie ferii zimowych. Treningi naborowe odbywać się będą na boiskach Miejskiego Centrum Sportu za halą widowiskowo-sportową KWB Bełchatów. Nowi uczestnicy zajęć będą mogli w ich trakcie spędzić aktywnie czas, zaprezentować swoje umiejętności oraz spróbować rywalizacji z rówieśnikami. Wszystkiemu przyglądać się będą trenerzy danego rocznika. Każdy chętny, aby uczestniczyć w treningu, powinien przynieść swój strój i obuwie sportowe. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt z głównym koordynatorem do spraw organizacyjno-szkoleniowych Grzegorzem Muskałą. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęcia będą odbywały się przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.